W tym sezonie radzą sobie młodzi łucznicy BKS-u Bydgoszcz. Mateusz Skutarski aktualnie w Pucharze Polski Juniorów zajmuje drugie miejsce. Pięciu innych zawodników znajduje się w kadrze narodowej. Tory łucznicze obok nomen omen hali Łuczniczka w Bydgoszczy opanowują zawodnicy BKS-u. To tutaj udaje się wyszkolić tych, którzy rywalizują z najlepszymi w kraju. Mateusz Skutarski znakomicie radzi sobie w Pucharze Polski Juniorów, gdzie aktualnie jest wiceliderem. Ma duże szanse na udział w Mistrzostwach Europy Juniorów. W sumie jestem bardzo zdziwiony, że tak mi dobrze poszło na tych rundach, aczkolwiek bardzo dużo spędzałem czasu na treningach, żeby właśnie osiągnąć to drugie miejsce jak na razie na tych pucharach. Do końca rywalizacji Pucharu Polski pozostały jeszcze dwie rundy, najbliższa już w ten weekend w Prudniku. Znakomicie radzą sobie także pozostali juniorzy BKS-u, aż piątka z nich znalazła się w szerokiej kadrze Polski. Świadczy to o dobrej pracy szkoleniowej, jak również dużym zaangażowaniu samych łuczników. Przede wszystkim muszę strzelić jak najlepiej w Mistrzostwach Polski. No i na razie tyle. Teraz będziemy mieli obóz, więc muszę się przyłożyć teraz w czasie tych 2 tygodni wakacji. Przed kadrowiczami teraz walka na obozach i szlifowanie formy na najważniejsze imprezy. Na torach Bydgoszczy pojawiają się również ich następcy. Młodzież interesuje się łucznictwem. Tych, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności i predyspozycje do tego sportu, trenerzy BKS-u zapraszają na tory łucznicze codziennie od godziny 17:00.